wagę, numer inwentarzowy. Numer rejestracyjny. Pomóc? No ale to parę ton, parę. Andrzej! Dobry sobie, parę ton. Jeden bierze 10, drugi 15, a trzeci prawie 20. Z czubkiem pana ładują. Nie. Dobra, dobra, nie chodź. Proszę pana, ale jaką ostateczną godzinę zero możemy sobie ustalić? Jeżeli do 12 nie dotrze, to już chyba jedziemy. Chyba tak, skoro kurtyna opadła. Następnego dnia na kierowskim parkingu zameldował się reporterski polonez. Będzie towarzyszył PKS-owskiemu konwojowi. Bohaterami naszej opowieści będą kierowcy trzech ciężarówek ze znakiem TIR, Transport Routier International. Jesteśmy na starcie do wielkiej podróży. Punkt zerowy znajduje się na przejściu granicznym w Cieszynie. Ruszamy w podróż dalekosiężną. Zakończy się wtedy, kiedy na licznikach wybije 5000 km. Wtedy pokłonimy się w pas Zatoce Perskiej. Będziemy tam za 10 dni. Jeszcze jedna mila. Muszę jechać dalej i dalej, bo urodziłem się pod wędrowną gwiazdą. Refren modnej piosenki o kierowcach wielkich ciężarówek powtarzać będą stacje radiowe Europy i Orientu. Przed nami międzynarodowy szlak E5. Pojedziemy nim aż do środkowej Turcji. W przyszłości będzie to autostrada północ-południe. Ale gdzie jesteśmy, panie pierwszy? Jedni mówią, że to szef kadr. Inni, że dyrektor przedsiębiorstwa. Jeszcze inni, że to policjant. Inni, że milicjant. Co to jest? Rozpoczęliśmy pracę o godzinie 6:30. Pracowaliśmy do 9:30. Nastąpiła godzinna przerwa na posiłek. Ponownie ruszyliśmy o 10:30. Trwała jazda do godziny 13:45. Nastąpiła przerwa 20-minutowa na posiłek. Później ponownie praca trwała do godziny 18:30. Kilometrów przejechane 600. Na starcie wszystko widać. Tak. Szybkość w granicach 60 km, złe warunki atmosferyczne. No i to jest ten dowód. Tak. Dla pracodawcy. Dla pracodawcy. A jednocześnie dla kontroli drogowej. Dla organów kontroli drogowej. Gdy tachograf, skrzyżowanie szybkościomierza, chronometru i licznika wystukał 450, znaleźliśmy się na przedmieście Budapesztu. Przeskoczyliśmy przez most na Dunaju i pierwsza na naszej trasie stolica wypadła z pola widzenia. A tachograf, niczym czarna skrzynka w samolocie, rejestruje kolejne sytuacje. W tej chwili wybija postój. W książce pokładowej należałoby napisać przerwa na śniadanie. Przyszliśmy na zupę rybną. Mówiło się o niej od samego Cieszyna, bo jest to rzeczywiście zupa typu palce lizać. Bywale w świecie pobudzają nasz apetyt. Podobną pyszność zjecie panowie dopiero w Bagdadzie. Bagdad pobudza wyobraźnię, ciągnie jak magnes. O ile dziś zbliżymy się do niego? Budapeszt, Szeged, Nowy Sad, Belgrad. To zadanie na dziś. Trzeba jeszcze napoić nasze wielbłądy. W skład karawany wchodzą dwa Volvo, jeden Fiat, nie licząc pętającego się koło nich poloneza. Jeśli w pełni zaspokoją pragnienie, to do wodopoju mogą nie zachodzić przez 800 km.
Stacje na Węgrzech, zarówno Shella, jak i Afor, przyciągają czystością. Zawstydził się Polonez i kazał się umyć. W tym momencie nawet się ucieszył, że jego imię umieszczone jest w miejscu dyskretnym, to znaczy z tyłu. Z przodu błyszczy Polmo i tak jest przez cudzoziemców nazywany. Zwykły wąż z ropą naftową przywodził myśl o Kuwejcie. Kiedy tam dotrzemy? Tam podobno wystarczy rurkę w piasek wyłożyć i już, jak mówią naftowcy z Baku, pałcił fontan. Z tej fontanny trysnęło 200 litrów. No, jeśli nie zabraknie nam tchu, powiada pierwszy po Bogu, to jeszcze dziś będziemy w Belgradzie. Cała naprzód. Kiedy zapada mgła, na dalekomorskim statku oficer dyżurny uruchamia radar i syrenę okrętową. My ostrzegamy przeciwnika światłami i jeśli trzeba klaksonem, a sami świdrujemy mgłą oczami. W najgorszej sytuacji jest ten na dziobie. Jako drugi jedzie nowicjusz na tej trasie zwany dyplomatą, bo był kierowcą na placówkach w Anglii i Wietnamie. Płyną łzy operatorowi, bo ładną, słoneczną pogodę zgubiliśmy jeszcze w Czechosłowacji. Mgła i deszcz. Od dwóch dni wycieraczki chodzą prawie bez przerwy, a o wypadek nie trudno. Jeszcze jedno. Spróbuj sprawdzić, kto to, z jakiego kraju i tak dalej. Austria. Jeżdżą. Tak, oni szybkości mają nieograniczone. A to przecież są, no powiedzmy tutaj na tej autostradzie wolno 100 km. Oni mandaty płacą, szybkim zwraca i oni jadą na szybciej. Bo im się opłaci zapłacić mandat? Im się opłaci mandat, żeby szybciej wrócił. Tu się wyprzedzam, jak ktoś by zjechał na jedną stronę, może zgodzimy sobie jechał inny wóz. Wszystko było. Zarzuciło jej. Tak. O, zobaczy pan, w Turcji bardzo poważne wypadki. Pożyjemy, zobaczymy. Przez głowę przeleciało mi tureckie porzekadło. Płacz nie nad zmarłym, lecz nad głupim. Wymyślił sobie podróż do piekieł. To już Jugosławia. Wjazd na autostradę. Jej rogatki, gdzie pobierają myto za przewóz towarów. 15 dolarów za każdą ciężarówkę. Nieustannie jesteśmy na międzynarodowej szosie E5. To w przyszłości będzie, zgodnie z inicjatywą Polski, autostrada północ-południe. Połączy kilkanaście krajów Europy, a poprzez most na Bosforze kraje Bliskiego Wschodu i rejonu Zatoki Perskiej. Tymczasem przed nami stolica trzeciego kraju, Belgrad. Znaczy to samo co Casablanca, miasto białe. Szerokie arterie są tak usytuowane, aby naturalne ruchy powietrza spełniały rolę gigantycznych wentylatorów i oczyszczalni. Architektoniczna ozdoba nowego Belgradu. Większe niż podstawa piramidy Cheopsa, centrum konferencyjne, którego ściany wewnętrzne przesuwają się za naciśnięciem guzika i powstają sale różnej wielkości. Nosi nazwę rzeki, nad którą leży. Sava. Chociaż jeszcze nie zaświeciło nam słońce południa, czas ucieka szybko. Szybko też pożeramy kilometry. Zazwyczaj w podróży wskazówki przesuwają się tak prędko jak krajobrazy. Gdy znikną jugosławiańskie góry, a pokażą się strzeliste topole, wiadomo, Bułgaria. Janusz Złotarączka, mechanik wszechstronny, pozdrawia teraz kolegów z innego, czwartego już kraju. Nagle konwój stanął i wcisnął się w przydrożny parking. Obiad, bigos domowy, pekowany i kawa po turecku, którą pijemy w Polsce od czasu sobieskiego. Sposób parzenia przywieźli spod Wiednia jego żołnierze. A pokonani wracali tędy i gasili pragnienie przy wodopoju, przy którym teraz nasi kierowcy robią zapasy wody na Turcję i strefę pustynną. Zaczyna pachnieć orientem. Jest to jak gdyby półmetek pierwszego etapu. Strzyżenie? Nie. Może golenie? Nie. Mycie kabin? Tak. Własnoręcznie. Pozdrów tam wszystkich, bo powiedz na razie, gdzie nas mijałeś, to wszystko jest. Nie ma, jedziemy z telewizją, jedziemy z radiem.
Wracaj do domu, cały się też. No, to na razie. Cześć, powodzenia. Cały czas jest jeden. Nasz pierwszy zawsze jest pierwszy. No to trzymajcie się. Ruszamy w swoją stronę, nieustannie na południe. Nieustannie żartobliwie nieufny Janusz, złota rączka, przypomniał przed chwilą to, co mówił w Cieszynie. Uważajcie, gdy licznik wybijać będzie 1750 km. Przed nami miasto, które miało się nazywać Nowym Rzymem, a przeszło do historii jako Bizancjon i Konstantynopol. Od pierwszej wojny światowej Stambuł, jak Rzym i Moskwa, leży na siedmiu wzgórzach. Miejsce śmierci Adama Mickiewicza. Te stare kamienice stoją na południowo-wschodnim cyplu Europy, nad wstęgą Bosforu, łączącą Morze Czarne z Morzem Marmara i Morzem Śródziemnym. Za nimi wiszący most. Ma niewiele ponad kilometr i łączy dwa kontynenty. To już Azja, meta pierwszego etapu, czwarty dzień podróży. Wjeżdżamy w świat Orientu w przekonaniu, że przybysze z Lechistanu od dawna oczekiwani byli tu z otwartym sercem. One more mile, and then one more. I gotta keep moving.